taryfa jest? Może ja w ogóle jej nie zamówiłam. Matko jedyna, jaka to była aplikacja? Bez pustych przebiegów PL? Jest. Nie, dobrze, dobrze. Nie, zgadza się. Wszystko jest. Wszystko jest. Kierunek zgadza się. Marka samochodu. Czerwony. Zgadza się. Nick kierowcy. Anioł 21. Ze zdjęciem jest. Naprawdę nieziemski. Pokazać? Fajny. Tylko dlaczego 21? Wygląda na starszego. A że 21. O, anioł jest. Cóż za przyjemność. Zatem staropolska tradycja strudzonego wędrowca przygarnąć. Zapukamy w okieneczko. Hello. Hello, anioł. Tu pastereczka. Cóż za spotkanie. Siadać, tak? Dobrze. Tylko ja mam bagaże. Bagaże mam. To ja to wszystko powrzucam. Ale co za spotkanie, nie? Anioł i pasterka. Wigilię. Przypadek? Nie sądzę. I w ogóle te liczby, prawda? Te liczby to są naprawdę fascynujące. 21. Nie takie na przykład 19,5, tylko 21. No. Takie oczko. U anioła oczko, u pastereczki oczko. Można powiedzieć przeznaczenie. Destiny. Destynację osiągniesz za 10 kilometrów. Daj Boże. Cicha noc. Cicha, ale nie znaczy, że nie szalona, nie? Mamy po 20 lat. Ale mój anioł, widzę, taki oszczędny w słowach jest. Ale ja też w sumie taka skora do mówienia nie jestem. Ja ci, anioł, ja ci mówię, ty mi zaufaj, bo ja potrafię takie cuda. I to wcale nie czcze przechwałki są. Ja wiem, co mówię, ja nie mam 20 lat. 30 mam. Oj, co z tego? Oj, 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 oj. A właśnie, dlatego jak chcę, to się postaram, prawda? Tylko ja chciałabym wiedzieć, czy coś w ogóle z tego będzie. Destynację osiągniesz za 5 kilometrów. Matko jedyna! Ale przecież mi wcale nie chodzi o pieniądze! Dlaczego mężczyzna zawsze musi wszystko przeliczać na pieniądze, a nie możemy porozmawiać o prawdziwym uczuciu? Na przykład miłość. Destynację osiągniesz za 2 kilometry. 2 kilometry, no jej, 2 kilometry. I po co tak się spieszyć z tym wszystkim? Przecież ważne, żeby powoli, a szczęśliwie dojechać. Umiejętnie, z doświadczeniem, tak z pasją. To są cechy prawdziwej 40-letniej kobiety. Uwierz mi, anioł, naprawdę. My już naprawdę nie musimy nikogo oszukiwać. To jest wszystko sama prawda. Na przykład taka 40-letnia kobieta, ona na przykład nigdy, ale to przenigdy, nie wyśle swojego męża tak po prostu, samego, gdzieś w noc czarną. To by było samobójstwo. Poza tym fakt, że i tak połowa z nas tych mężów już nie ma. Ale zawsze istnieje coś takiego, jak samopomoc kobieca, prawda? Można sobie męża wypożyczyć. Tak? No, to są mity o tej 40-letniej kobiety w desperacjach. Mity, mój drogi, mity. Osiągnąłeś cel podróży. Nie, nie, tak to nie będzie. Wysiadaj, anioł, wysiadaj stąd. Wysiadaj, wysiadaj. Szybka decyzja. Chodź tutaj do mnie. Ale chodź tutaj do mnie i teraz mi mów. I teraz mi mów, lecimy do mnie na górę. Lecimy, aniele. Ale anioł to tylko pseudonim internetowy. Ja jestem księdzem. Kim? Pasterkę tu prowadzę, przyjechałem. O 12? O 12. To dobrze. Tak. To po pierwsze będziesz wolny. Jeszcze się trochę.